Ta historia wyświetliła się naprawdę. Ogólnie w internecie sprawdziłem, że w Puszczy Kampieniowskiej jest duży wysyp grzybów. Chciałem to sprawdzić. Wcale tak nie było. Martwiłem się. Krzyczałem ratunku, pomoc. Pieparca, kurwa. Pierwszy raz, no, bałem się. I jego opieprzyłem na maksa. Że on podejdzie i się rzuci na mnie, ale na szczęście uszłem z życiem. Byłam przerażona. Czy warto było? Nie. Nie. Żałuję, że to zrobiłem, tą głupotę. Ratunku! Mama się modliła całą noc. Pomocy! To więc to był 13 września, to był wtorek tego roku. No i jak co dzień do SDS-u przyszedłem, do środowiskowego domu samopomocy. Byłem wtedy na świetlicy. I potem było śniadanie. Jak zwykle potem były zajęcia z Kotopaksy, z Łukaszem i z Anią. Kolejnego ćwiczenia. I chciałabym, żebyście nagrali piękno. Coś, co jest dla was piękne. Tylko, że nie używając słów. Kiedy nagrywaliśmy scenę o tym, że o piękności, to na początku były twarze nasze, że mamy pokazać, że się uśmiechamy, że jesteśmy piękni, że nieważne jest to, co niektórzy mówią, ważne, że my myślimy o nas, że my jesteśmy piękni. I potem nagrywaliśmy z Kaliną kwiatki tutaj na podwórku. Wszystkie dookoła, jakie tutaj są kwiatuszki, też myśmy tak dookoła nagrywali powoli, nie tak szybko, żeby nie wyszedł taki nudny film, tylko tak powoli, żeby zobaczyć, co jest piękne, żeby nie pominąć. I tak powoli nagrywaliśmy to piękno. Kwiatki, drzewa, krzewy jakieś, tak? No i potem... w zasadzie to były krótkie nagrania, a na początku liczył się ten uśmiech. Ani, mój i Suzy. I potem był obiad. Po obiedzie ja poszedłem najpierw do domu. To było gdzieś około 14 mniej więcej godziny. No i kiedy była 15, pojechałem na Wawrzyszew, na metro Wawrzyszew. Jestem na tej stacji Wawrzyszew, bo jestem codziennie. Jeżdżę sobie metrem na Wawrzyszew, ręczniczek sobie biorę, czasem sobie tam kanapkę wezmę, picie, książkę. No mam normalnie idealne warunki, ale to skorzystam. Nie ukrywam, że tam jest ładna łazienka, kranik jest taki fajny, ciepła woda jest, ręcznik. Ale jak siedziałem na tym ręczniku w domu, no bo ja biorę z domu taki ręcznik, dlatego, żeby mieć ciepełko. I nieraz sobie wezmę kocyk, jak jest zimno, to sobie kocykowinę i mam normalnie, siedzę sobie na posłanku i czytam sobie książkę. I patrzę na pociągi, na metro. Uwaga, pociąg mówi. To mnie fascynuje. W ogóle najbardziej lubię stację Wawrzyszew. I wtedy nie uwierzycie, spotkałem Kalinę. O, cześć, Mareczek. Pani Kalina, a co tu pani robi? A co ty tutaj robisz? No ja tutaj jestem codziennie na stacji Wawrzyszew. To jest moja ukochana, najlepsza stacja w Warszawie. I sobie codziennie tutaj siedzę na ławce z ręcznikiem, żeby mi ogrzewał, bo tutaj ta ławka jest zimna. I atlas sobie czytam, jem tutaj sobie kanapeczki, piję herbatkę, super tu jest. To długo tu będziesz? No, wiesz co, z godzinkę i potem wrócę do domu na obiadek, do mamy. A mogę ci zrobić zdjęcie? No jasne, ja nawet bardzo chcę, Kalino, zdjęcie, będę miał z tobą pamiątkę. No to do jutra. Do zobaczenia. Do zobaczenia. No zdziwienie, radość, że spotkałem panią Kalinę. Kurczę, co to pani robi, pani Kalina? A ja spytałem pani tą mieszkana. No. No i powiedziałem, od razu się, no, zacząłem się, zadowoliłem się, że tu pani Kalina jest. No i godzinka później pojechałem na Młociny metrem. To Młocin dojechałem. Wsiadłem w autobus 210, pamiętam, że on ruszał 18.08 z metra Młocin. Dojechałem do końca, do pętli Skibińskiego i
gdzieś tak 18:50 byłem na tym miejscu i potem poszedłem na wprost od autobusu, zobaczyłem las. Jeszcze było w miarę jasno, tak powolutku się ściemniało, więc pomyślałem, pójdę do lasu. Miałem książkę i wchodziłem po tym lesie głębiej, patrzę, schylam się, grzyba widzę, prawdziwka widzę. No i biorę tego prawdziwka do kieszonki, idę dalej, klarę i patrzę, koźlarz, jakieś grzyby, nagle się ściemnia, potem tracę kontakt w ogóle z rzeczywistością, bo oni nie orientuje się dlaczego, gdzie jest ten autobus, gdzie jest w ogóle dojście do autobusu i potem zacząłem panikować. Nie miałem telefonu, więc to było największą głupotą. No i wtedy zacząłem panikować, nie wiedziałem, która jest godzina, bo ten czas tak szybko leciał, że zrobiło się normalnie już zmrok, już była noc i zacząłem krzyczeć, ratunku! Pomocy! Do domu jak chcę! Mamo! Tato! Ratunku! Ratunku, pomocy! Zrobiło się jeszcze bardziej ciemno i nagle zaczął padać deszcz. Było tak ciemno, że niestety nie znalazłem drogi powrotnej. Musiałem tam spędzić noc, czego żałuję. I potem oparłem się na pniu i zasnąłem. Miałem plecak jako poduszkę, żeby na tym twardym pniu nie leżeć. Ale budziły mnie te wilki, budził mnie też w ogóle wiatr, bo nie mogłem normalnie usnąć i przez całą noc byłem w tym lesie. No, pamiętam ten już taki moment, że gryzłem się w palec z nerwów, bo się strasznie bałem. To był pierwszy, ale nie ukrywam, że to był straszny moment. Na chwilę jakoś złapałem sen, potem drugi raz, ale budziłem się, bo ten deszcz, a po drugie te wilki tak za lasu takie. Tak wyły. Ich nie widziałem, ale one były daleko i pamiętam, że psy szczekały. I pamiętam, że jakiś owad. To chyba był komar, nie pamiętam. No najbardziej się tych wilków przestraszyłem. Że on podejdzie i się rzuci na mnie, ale na szczęście uszłem z życiem. Nie wiem, czy to była szósta, już się zrobił, wstał nowy dzień. Znowu się błądziłem, jak mam iść do autobusu, ale dalej, no po prostu na początku nikogo nie było. I po jakimś kilometrze dotarłem na polanę, na łąkę i tam spotkałem pana na rowerze starszego. Ja mu zapytałem, proszę pana, czy wie jak pan dojść do Truskawia, do autobusu? A on powiedział, pójdziesz cały czas prosto. I ja zapytałem, czy to są 2 kilometry? I ten pan starszy powiedział, tak, mniej więcej jest 2-3 kilometry i cały czas prosto. I wtedy zacząłem iść szybkim krokiem, bo już chciałem iść dojeść, bo byłem głodny, zmęczony, przemoczony, brudny. No i pobiegłem szybko przez te mostki, potem minąłem ten las i wyszedłem ku zadowoleniu z tego lasu. Jeszcze minąłem parkingi samochodowe i potem wsiadłem w 210. I jechałem do Młocin i nagle poczułem, że strasznie mnie z tych nerwów i miałem później rozwolnienie. Ale to z powodu nerwów, że ja całą noc i potem pojechałem metrem na Gdański. Zacząłem biegiem biec do ośrodka i wtedy zadzwoniłem. Dzień dobry, pani Magdo. Ja powiem, Manuel. Ma pani coś do picia, bo spałem całą noc w lesie. Pani... Dalej! Matko,
Marytku, co się stało? No bo ja mam samolot w lesie, ja pojechałem na grzyby, chciałem jechać o 18:00, pojechałem do Campinosu, 210 dokładnie do Truskawia. Ja tam zabłądziłem w głąb lasu. No i nie. Ale byłeś sam w lesie! No normalnie byłem w lesie, ja nie widzę, ja pierwszy raz się w ogóle skupiłem, ja krzyczałem ratunku, pomocy, ale nikogo nie było, ja spałem całą noc, w dodatku padał deszcz. I... O matku, jaki ty jesteś przymuknięty, o rany. No pić mi się chce, w ogóle jestem głodny, ja się chyba muszę umyć. No to szybko, to idź, to prysznica, ja ci przyniosę nowe rzeczy. Ale pani powie mojej mamie, tak? Pani powie mamie, bo... Te brudne ciuchy położyłem na podłogę i kiedy się umyłem, to założyłem czyste ciuchy. I potem pani Marysia była tak kochana, że mi zrobiła kanapki z herbatą ciepłą. A dla kogo te kanapki? Do ciebie, Maryczku. Dziękuję, kochana pani Maryjo. Czy warto było? Nie. Nie. Żałuję, że to zrobiłem, tą głupotę. No mimo, że znalazłem grzyby, to nie jest powód, żeby o tej porze iść na grzyby za późno, ale największą głupotę, którą bym tutaj zaznaczył na pierwszym punkcie, brak telefonu. Naprawdę już więcej nie wybiorę się sam do lasu. Nieodpowiednia pora i więcej czegoś takiego nie zrobię. Naprawdę byłem bardzo przerażony. Czy ktoś ma jakieś pytania? Jeszcze raz. No dobra, uwaga, czekajcie. Pięknie, uwaga, szykujemy się. Najważniejsze ujęcie filmu. Ania.